Cześć, 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 witam was bardzo, bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku z Marinerem T2. Dlaczego ostatnim? Ponieważ już tutaj na serwerze, no, teoretycznie osiągnąłem wszystko. Zostało mi tylko wbicie ekwipunku. Tak więc postanowiłem zakończyć grę na nim. 15 odcinek, właśnie ten nagrywam jeszcze przed live'em. Ponieważ na live'ie właśnie konkurs na 30 tysięcy Red Pearl będzie, chodzi o tą właśnie postać wraz z całym ekwipunkiem, nickiem, gildią oraz tym co w dozorcy i na postaci ulepszam. No powiem wam, że coś takiego miałem zrobić na 500 subskrypcji. Jednak dostałem perma. Też miałem rozdawać ekwipunki. Przede wszystkim tutaj coś jest warte. Kolega będzie mógł się pobawić. Jeszcze nie wbiłem 255, żeby mógł sobie wyekspić pety. Zmieńmy postać. Głównym powodem też tego jest to, że szukam po prostu serwera, na którym no mógłbym pograć trochę dłużej, mieć jakieś wyzwanie, a nie no teoretycznie to konto jest tutaj 2 tygodnie czy coś takiego. Ale osiągnąłem już wszystko w 3 dni. Nie oszukujmy się. To prawda z wielką pomocą, ale jednak mam wszystko. No i ze względu na to już znudziło mi się, bo całymi dniami tylko biję moby. No, to tutaj jest. Oraz to. To wszystko będzie właśnie właścicielem pana, który wygra. Udostępnię to wideo, myślę. Nic. Myślę, udostępnię to wideo już chyba po live'ie. Tak, dokładnie. Jakoś po live'ie pół godziny. No pozdrawiamy, pozdrawiamy Pacyfka. No po prostu mi się znudziło i znalazłem dość fajny serwer, który jest takim medium hard, z którego mam nadzieję wyprowadzę w końcu te swoje upragnione 100 odcinków. No więc ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy mi pomagali. Między innymi Paoli oraz Kevrysowi. Oczywiście Bob, o tobie też nie zapomnę. Panie Czesławie, taka rada na sam koniec, jak już odchodzę. Polecam zaufać komuś i dać jeszcze komuś tego GM-a, ponieważ no serwer nie jest zły, bo jest takim bardziej postawionym pod PvP, bym powiedział, niż pod grę. Takowy gameplay. Dlatego też mi się to znudziło. No i po prostu serwer umiera, no nie oszukujmy się. Brak GM-ów, brak zabaw. Jak już są te zabawy robione, to z automatu, puszczone raz na tydzień. Nie, no musiałbyś kogoś uruchomić. Tam wiem, że kiedyś Kevrys był twoim GM-em, potem żeś mu zabrał. Naprawdę, powinieneś sobie załatwić jakichś chłopów, którzy ci pomogą. A więc to tyle z mojej strony. No i dziękuję wam za oglądanie tej serii. Widzimy się na następnym serwerze. Cześć.